Może pamiętacie, że na początku naszego serialiku zaczynaliśmy od pytania, czy osoby niewierzące, samobójcy i osoby tak zwanej innej wiary mogą pójść do nieba. W kolejnych filmikach powiemy o samym niebie, bo ono naprawdę istnieje. Skąd to wiemy? Wystarczy podać trzy argumenty. Po pierwsze, wszystkie religie świata oczekują jakiegoś stanu wiecznego szczęścia po śmierci. Po drugie, żaden człowiek nie chce, aby szczęście, jakiego doświadcza na ziemi, skończyło się po śmierci. Po trzecie, Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, wielokrotnie mówił o niebie i dlatego potwierdził wszystkie ludzkie intuicje o istnieniu wiecznego szczęścia po śmierci. Gdyby niebo nie istniało, to wszystkie szczęśliwe momenty w naszym życiu na ziemi byłyby podobne do drogowskazów, które pokazują drogę do domu, który w rzeczywistości nie istnieje. A ten dom naprawdę istnieje, dlatego że święty Jan w 14 rozdziale swojej Ewangelii zapisał słowa Pana Jezusa, który powiedział: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkani wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, a teraz idę przygotować wam miejsce, a gdy je przygotuję, to przyjdę po was powtórnie, abyście byli ze mną tam, gdzie ja jestem. A w następnym odcinku porozmawiamy sobie o tej niebieskiej, jezusowej kwestii mieszkaniowej. Do zobaczenia!